Witajcie, bracia i siostry w Jezusie Chrystusie. Witam wszystkich z miłością w sercu. Niech będzie pochwalony Ojciec Niebieski, Jezus Chrystus i Duch Święty, teraz i zawsze. Miłość Boga Ojca Wszechmogącego niech będzie z nami. Święta Klara, Dziewica. Sławetna siostra braci mniejszych. Święta Klara, czyli założycielka zakonu klarysek, przyszła na świat w Asyżu. Klara, według źródeł, była od początku pobożna i miłująca. Jej losy związane były też ze świętym Franciszkiem. Zwróciła się do świętego Franciszka o pomoc w dostąpieniu statusu siostry braci mniejszych. Przy kościółku świętego Damiana Franciszek wystawił siostrom mały klasztor. Siostry miały modlić się i odbywać pokutę. Zakon rozpoczął działalność pod nazwą Pań Ubogich. Wkrótce zaś jako drugi zakon. A siostry przyjęły nazwę klarysek na znak dostojeństwa wyrzeczeń Klary. Reguła zakonu miała sprowadzać się też do życia sióstr z owoców własnej zakonnej pracy. Więc punktem orientacyjnym w posłudze pań był przywilej ubóstwa. Drodzy w sercu Jezusa, bracia i siostry, z wdzięcznością i miłością módlmy się. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wysłuchaj, Boży Baranku, wołania nasze i przemień żmudny wysiłek na czyste złoto miłości. Święta Klara całe swe życie oddała chwale Chrystusa, a teraz już się weseli wśród grona Jego wybranych. Przezwyciężyła czystością słabego ciała pokusy i gardząc świata urokiem zdążała śladem Chrystusa. Za jej przyczyną, o Panie, właściwą ukaż nam drogę. Poddźwignij z nędzy upadków i pomóż świętość zdobywać. Już jedno z Panem stanowisz i Tobą cieszy się niebo, bo zasłużyłaś przez czystość, by oblubieniec Cię wybrał. A teraz ukaż nam drogę. Modlitwą broń nas od złego i pomóż mężnie odpierać przebiegłe ciosy szatana. Miłosierny Boże, Ty doprowadziłeś świętą Klarę do umiłowania ubóstwa. Spraw za jej wstawiennictwem, abyśmy żyjąc w ubóstwie ducha zgodnie z nauką Chrystusa doszli do oglądania Ciebie w Królestwie Niebieskim. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wspomóż nas, Boże, nasz Zbawco, i odpuść nam grzechy. W Tobie, Panie, jest źródło życia i w Twojej światłości oglądamy światło. Bracia i siostry, niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen. Bóg zapłać za wysłuchanie i wspólną modlitwę.
Jeśli chcesz modlić się częściej, subskrybuj kanał Duch Święty Modlitwy. Niech Ci Bóg wynagrodzi Twoje dobre serce. Niech miłość Jezusa prowadzi nas przez życie. Zostań z Ojcem Niebieskim, Jezusem Chrystusem i Duchem Świętym. Szczęść Boże!